Dzień dobry. Dzień dobry panu. Poznaje pan mnie? Tak, poznaję. To ja byłem w zeszłym tygodniu. Tak, tak. Właśnie mam te buty, o których wspominałem. Wie pan, bo kupiłem w Galerii Centrum w Łodzi takie niemieckie. Taka pani poleciła mi, że to niby dobre, że wie pan, bo to sezon zimowy się zaczynał. No ale przecież ja nie o tym. Chodzi mi o to, że wiecie pan, całość wykonana jest z twardej skóry. Te obramówki tutaj wszędzie dbałem cały sezon. Nawilżałem odpowiednią pastą, nie kiwi, właśnie nie tą w płynie, tylko taką wie pan, czopek, nie wiem jak to nazwać. Tak. No i te wszystkie właśnie tutaj zostały zabezpieczone. Natomiast okazało się, że zostałem wprowadzony w błąd, bo obcas został wykonany nie całkowicie z twardego materiału. Otóż widzi pan, ta obramówka to jest po prostu doklejona skóra. Tak, no ja wiem. Aha, dobrze. No, ja wiem, o co chodzi. Do puenty, tak. Wiem, i właśnie chciałem zapytać, czy na przykład można byłoby jakoś tak wyciąć na przykład skalpelem albo żyletką jakąś fragment tego, widzi pan, tu jest takie pęknięcie, Czy mógłbym zobaczyć? Bo ja tak dużo mówię, ale naprawdę mi zależy, tak, pan zobaczy, to tak. Są dobre niemieckie buty. Jeden, poproszę jeden. Ale który? Obojętnie. A, to może ten bardziej z tym takim większym rozwarciem. Poproszę jeden, tak. Tak, tylko ostrożnie, bo to te buty są tak... Wie pan co? Ma pan staw. Nie wiem, co pan, przecież... Nie palę takich rzeczy. Nie, o to mi chodzi. Czy ma pan akwen wodny? Najlepiej, gdyby był to taki akwen, wie pan co, zaszlamiony. Takie bajoro. Takie bajoro. Takie bagno. Tak, bagno. Wie pan, nie. Czy ma pan, może ktoś z pana rodziny ma takie... No chociaż nie, mój chrzestny, tak, ma na działce, tak, co? Wie pan, kaczki, tak, zarośla, świetnie. Takie tam... Trzcina tak, i taka rzęsa pływa. Ale dużo jest szlamu? Tak, bo tam liny są, tam takie ryby, one tam żerują, wie pan, to tam dużo jest tak, no. Wie pan co, tak? To weź pan te buty i wyjeb pan do tego bagna.